Dywaniec Cyberpunka na PS4 Pro, a teraz na PS5. Startujemy teraz. O, widzimy czarne tło i napis CD Projekt pojawił się po 13 sekundach. A na PS4 Pro było 30 sekund, no więc zawsze trochę do przodu, prawda? Kontynuujemy kółeczko. Lecimy. Włamywanie w toku. Też jakby szybsze. Szybko sprawdzimy. HDR jest, ok, startujemy, żeby tutaj wczytywać teraz, jak wyskoczymy na ulicę, teraz, minuta 10, pokój widzimy podobnie, tak samo, coś tam w telewizji gada jakiś ktoś, no tu widzimy nawet radio. Położyło się kółko, dosłownie minuta 30, bo czyli po 20 sekundach załadowało nam się już możliwość włączenia gry. A na PS4 Pro mieliśmy minutę 10. No to jest całkiem spora różnica, prawda? 20 sekund, a minuta 10. No to na pewno nie jeden kowboj wypił piwko duszkiem przy barze. No i co? Tak patrząc w tle, w porównaniu, to PS4. No coś tam delikatnie lepiej jest, ale nie, że od razu jądra urywa, nie? Raczej trzyma, nie taki jak na Pro nam zawiechewano. No to tyle. Czasowo znamy i mamy porównanie. Cześć.